Król nas czaruje na 89,8 FM, a my od rana w takich nastrojach gdzieś zaszywamy się trochę w naszych emocjach, potem z nich wychodzimy, opowiadamy całą prawdę na stół po prostu. Ja już opowiadałem o swoim śnie. Ja opowiem o czymś, co objawiło mi się w lustrzanym odbiciu. No właśnie. To była szokująca informacja. Zacznę to, bo to było dla mnie rozkrycie. Po raz pierwszy w historii radiofonii będzie szokująca informacja teraz. Zdecydowanie. Szczególnie w piątki. Ostatnio zrobiłem sobie selfika. Po prostu strzeliłem sobie selfika. Bywa. Z tego powodu, że zmienił mi się telefon, tak to się złożyło, to okazało się, że mój telefon ma taką funkcję, że jak robisz selfika, to on odwraca ci zdjęcie. W sensie, że jesteś wtedy na zdjęciu, tak jak widzą cię inni ludzie. Bo tutaj szokująca kolejna informacja. Jeżeli patrzycie w lustro, to ludzie was tak nie widzą. Znaczy, to sam siebie tak widzisz. Sam siebie to tak trochę widzisz. Jak stoisz przed lustrem, ustawiasz się zawsze w ten sam sposób i jesteś taki, jak siebie znasz, tak? Tak, a ludzie, którzy na ciebie patrzą inaczej. Ja wiem, jakby to są paradoksy, to jest nauka. To zrobię teraz. By długo się wyjaśniało, ale myślę, że właśnie doświadczenie. Jak zrobicie sobie tylną kamerką zdjęcie, tak jak Krzysztof teraz próbuje to teraz zrobić, to jakby widzicie tak, jak wtedy ludzie was widzą i oczywiście wciąż jesteście piękni, wspaniali, ale może to być dla was szokujące, jak po prostu wyglądacie dla innych. Mi się nie podoba to, co zobaczyłem. Ale nie bo jesteś przyzwyczajony do swojego wizerunku, wiesz, lustrzanego. Krzysztof, świetnie wyglądasz, Wolałem tego nie wiedzieć, Mateusz, także serdecznie was przepraszam z tego miejsca, a już za chwilę wiadomości. Reklama. Jak tu u was błogo i zielono, aż chce się żyć. Bo to zielona Widawa. Może zostaniemy sąsiadami? Ty też zamieszkaj na osiedlu Zielona Widawa w północnej części Wrocławia. To nowoczesne osiedle z ekologicznymi rozwiązaniami. Najnowocześniejsze pompy ciepła sterowane z telefonu, ogrzewanie podłogowe, rolety elektryczne, przygotowanie pod kominek i fotowoltaikę. Sprawdź dachbud.com.pl. Oferujemy też lokale usługowe przy ulicy Balonowej. Do mnie? Siad. Zostań. Aleja Bielany. Tak myślałam. Idziemy. To będzie psie fajny dzień. W tę sobotę Aleja Bielany zamieni się w najbardziej zwierzolubne centrum we Wrocławiu. Targi akcesoriów i przysmaków, bezpłatne spotkania z cenionymi behawiorystami Michałem Dąbrowskim i Elisą Polkowską ze szkoły Positive Dog, a także wielka zbiórka dla bezdomnych psiaków ze schroniska w Świdnicy. Szczegóły na alejabielany.pl. To co? Noga? Psie fajny dzień w Alei Bielany. Budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Rozwój Opery Wrocławskiej. Budowa wschodniej obwodnicy Wrocławia oraz programy stypendialne dla sportowców, artystów i pielęgniarek. Rekordowy, sięgający 3 miliardów złotych budżet Dolnego Śląska, wsparty funduszami unijnymi w wysokości niemal 11 miliardów złotych, umożliwi realizację tysięcy projektów dla mieszkańców regionu. To dla was rozwijamy Wrocław i Dolny Śląsk. Krzysztof Maj, Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Jesteśmy dla was w Polsce już od blisko 10 lat. Jesteśmy w Czechach, Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech. Jesteśmy liderami na rynku aut używanych w Europie Środkowej. Jesteśmy AAA Auto. Od 31 lat specjalizujemy się w skupie i sprzedaży samochodów. Dziękujemy za zaufanie, które potwierdziliście kupując w ubiegłym roku blisko 100 tysięcy samochodów. To rekord w 31-letniej historii firmy. AAA Auto. Wasze bezpieczeństwo i zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Co jest takiego wyjątkowego w karnecie VIP wrocławskiego akwaparku? Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej i na Brochowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie 5 zł za dzień. To ja chcę karnet VIP na 4 miesiące w cenie 3. Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl. W każdy weekend o 5 rano pan Włodek ręcznie wyrabia ciasto z ekologicznej mąki i wypieka pyszny chleb w naszym piecu szamotowym opalanym drewnem. Wszystko dla zadowolenia naszych gości. Hotel and Medispa, Biały Kamień, Świeradów Zdrój. Dzień
najlepiej zaprojektować kuchnię? W Castoramie, bo tu zamówisz ją od razu z montażem i zwrotem aż 15% na kartę podarunkową za zakup kuchni z wyposażeniem. O minimalnej wartości 4000 zł. Tylko do 27 lutego. Szczegóły i regulamin akcji w sklepach i na castorama.pl. Och, Teatr z Warszawy już 3 kwietnia we Wrocławiu. Wspólnota mieszkaniowa to wyjątkowa i pełna humoru komedia w znakomitej obsadzie. Wyjątkowy spektakl 12 znakomitych aktorów. Między innymi Agnieszka Więdłocha, Katarzyna i Cezary Żak, Izabela Dąbrowska i inni. Wspólnota mieszkaniowa już 3 kwietnia we Wrocławskim Centrum Kongresowym. Bilety do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na spektakl zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Po reklamie. Radio RAM na 89,8 FM, minęła 8. Nawigacja Radia RAM. Długie korki są na Karkonoskiej w obu kierunkach, łatane są dziury w asfalcie, zakorkowane także inne ulice wjazdowe do Wrocławia, to Mokronoska, dalej Wiejska, Solskiego, Grotoroweckiego, Buforowa, Opolska, Mościckiego, Swojczycka i Strachocińska. Stać trzeba także na ulicy Milenijnej, w centrum zatory na Placu Społecznym oraz dojazdach do Placu Jana Pawła II. Wiadomości Radia RAM. Wrocław planuje budowę 3 przejścia dla pieszych w okolicach wzgórza Partyzantów. Za dużo jest światła we Wrocławiu, za dużo się stoi. Badania były, że jest taka potrzeba jakaś. Sukcesem zakończyła się rzadka operacja we Wrocławiu. W szpitalu przy Fieldorfa uratowano 11-letnią dziewczynkę. Sejm zdecydował, że antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia. Marek Waligura. W centrum Wrocławia będzie następne przejście dla pieszych na ruchliwym.